Krzyk, kolejne 3 punkty są na waszym koncie, ale 3 punkty szczególne, no bo okazaliście się jednocześnie lepsi od Wisły w małych derbach Krakowa. No tak, cieszymy się ze zwycięstwa. No, przed meczem założenia były takie, że gramy ten mecz i walczymy o 3 punkty w każdym pozostałym meczu. Wiadomo, że derby są specyficzne, że tutaj każdy chłopak oddał całe swoje zdrowie na boisku po to, żeby wygrać. No i cieszymy się, że udało nam się zdobyć kolejne 3 punkty z Wisłą. Były dzisiaj bardzo dynamiczne, często uciekałeś obrońcą Wisły. Bramki co prawda nie strzeliłeś, ale zaliczyłeś aż 2 asysty. No tak, od początku meczu dobrze wszedłem w mecz, czułem się dobrze, piłka mi nie odskakiwała, w miarę fajnie się czułem, dlatego starałem się brać ciężar gry na siebie i wydaje mi się, że było w porządku. Tak. No, bramki niestety nie strzeliłem, aczkolwiek no, cieszę się z tych 2 asyst i ze zwycięstwa, bo to jest najważniejsze. Krzysiek, występ w derbach już masz na swoim koncie pewnie nie pierwszy raz, natomiast podejrzewam, że te prawdziwe wielkie derby Krakowa to jest takie twoje marzenie, na które chciałbyś się zrealizować. Teraz się nie udało, nie byłeś z Pródna, nie wystąpiłeś w meczu pierwszych drużyn, ale chyba wszystko przed tobą. Tak, no to są kolejne moje derby w grupie juniorskiej. Pierwsze tutaj na boisku przy Wielickiej. Cieszę się, że jest to zwycięstwo, aczkolwiek no tak, no jak każdy z młodych zawodników marzy o tym, żeby wystąpić tam na kałuży z seniorskiej drużynie i do tego dążę. Mam nadzieję, że uda mi się już w następnej rundzie na wyjeździe być w 18 bądź nawet wejść na bench. Tego się życzę i jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w derbach Krakowa. Dziękuję.